kolejny dzień kwarantanny, chyba już piąty. 255 kroków na razie, godzina 10. I lecimy na ilość, nie na jakość dzisiaj, czyli napierniczamy te kilometry jak dzicy. Idziemy sobie. Już 3000 kroków za nami. Czy czujecie ten jod? Jod? Czujecie jod? Ale jest naprawdę przepięknie. Robimy kolejne kilometry. Dzidziuś jak zwykle na spacerku śpi, żeby później nie dawać żyć rodzicom po południu i wieczorem, bo wtedy on się uruchamia i poładuje swoje akumulatory na spacerze. My też, ale w inny sposób. Idziemy teraz sobie przy plaży. Ciągniemy Dzidziusia i idziemy na molo. Jeszcze nie wiem jak tam wejdziemy, ponieważ molo jest zabetonowane. Tak Justyna to wymyśliła, więc będzie miała ambitne podejście do tematu. Tu mamy ten betonowy blok, żeby wejść na molo. Mamy drabinkę, możemy wejść drabinkę. Ty zawsze widzisz problem. Nie, ja szukam rozwiązania po prostu. A dziś będzie się wdrapywał z wózkiem sam. Tak. Nasz super ekstra wózek właśnie skrzypi, jakby był 150 zł. Jak są, aż szkoda gadać. Zobacz sobie tam. I co? Jesteś już niezadowolony? Chyba z 2 metry wysokości. Co, my nie damy rady tam zejść? No, spuścimy go na takiej dratewce. No, nie damy rady. No, trudno. Ważne, że próbowaliśmy. Bo w życiu trzeba się ustawić. Gorąco mi się zrobiło i w ogóle wszystko z dekompletu. Jechaliśmy na wakacje, chciałem, wyjechaliśmy nad morze jak siury, w ogóle kolory nie wiadomo skąd wzięli do tego kurtka Moro z odcinka o Straży Granicznej. To specjalnie ją wtedy kupiłem. Ale spakowaliśmy się naprawdę w 10 minut i stwierdziliśmy, że jedziemy tutaj. Właśnie. Także nasza stylówka jest na przykład taka. Była godzina 18, wyjedziemy, o 19.30 byliśmy w drodze. Dziś już nakarmiony, spakowany, więc czego więcej chcieć. I widzisz, kochanie, cały czas ty widzisz we wszystkim problem. Nie, ja widziałem rozwiązanie, że trzeba być naokoło i już jesteśmy na molo, ale... Dobra, dobra. Wiecie, co on teraz powiedział, że jak coś będzie na jego niekorzyść, to będzie to wycinał. Zaraz sama się nauczę montować filmików. Chciałam powiedzieć jeszcze raz, że ja zawsze sobie coś wymyślam. Mówię, chodźmy tam, a Wojtek... Nie, tam się nie da iść! Ja tak. No, tak, jasne. Zbliża się godzina 12, zrobiliśmy pierwsze zapasy, jemy pierwsze kanapki. Justyna nie wytrzymała presji, musiała usiąść. Mamy ile? 9408 kroków. Odpiera się 20 parę lat temu, powiedzmy 25 lat temu. Byłem i patrzymy, jak ten most się otwiera i dalej patrzę. Tak to. Życie jest piękne. Cieszysz się? Bardzo, no. Dziedziuś się obudził. Bo mu słońce świeci. Powoli przejdę, że nie upaść na niego. Ale i tak pan nie przejdzie. Dlaczego? Cieszysz się? No, nie jedzie. A stateczek już nadpływa. Wysłaliśmy Justynę na stację, żeby spytała, czy są płyny do dezynfekcji. Zobaczymy, czy wróci z tarczą, czy na tarczy. A my jedziemy dalej. Już mamy godzinę, którą prawie, że... A nie, dopiero po 12 chwila. Więc jedziemy na pierwszy obiad. Później kolejny spacer i kolejny. Nie ma? A były? Co się stało? Czyli... Przedał wszystko na drugi rynek. Pierwszy spacer za nami. 13 tysięcy kroków. Mamy 10 km i 780 metrów. I ktoś dzwoni. Okej. Okay. Justyna usmażyła nam obiad. Jak ty to zrobiłaś, Justyna? Bardzo szybko. To jest najważniejsze. A Juluś co je? Swoją? Juluś, co ten twój tato robi? Tata i jego duże zabawki. Czy ty kiedyś dojrzejesz? Może dojrzeję, ale już na pewno nie dorosnę. Ale dziećmi jesteśmy całe życie, tylko zabawki są coraz droższe, nie Julas?
Julek chce dogonić drona. Jak tam, duży chłopcze? No latamy sobie, latamy, kręcimy. Jest sympatycznie, bardzo sympatycznie. Julek jest pierwszy raz na piasku sam. Julek, gdzie jest dron? Julek, jak ci się podoba? Podoba ci się zabawka? Czy zostawisz te brudne kółka? Brudne kółka, leży na piasku, a ty mówisz o brudnych kółkach. No, ale może są skupy. A piasek czyściutki. Czyściutki. Hej! Kościół. Co tam tata ma? No wstawaj, wstawaj. Sam. Jesteś na jednej z najszerszych plaż w Żygnowie. Zobaczcie. Tutaj zmieści się na szerokość 24 parawany. Mówię wam. 24 parawany, Julek zastał do dźwięku szumu fal. Często tak zasypiamy w domu, on leży tutaj, ja włączam na telefonie dźwięk szumu fal i Julek wtedy usypia. A mamy kroków już dziś zrobionych, nie wiem, 15 tysięcy, czyli nie aż tak dobrze, ale jest dopiero godzina 14:50. Wojtka całe życie to jest po prostu tylko jedzenie. On tylko chodzi, nie pod nas spacer, chodźmy, zobaczmy morze, tylko gdzie jest bar i gdzie jest pizza. Głodny i chciałem zjeść coś na wynos. Ale ja ci potem obiad robię. Ale ja tę pizzę, nie zrobię pizzy. Udało nam się zdobyć pizzę na wynos i mamy do tego jeszcze rękawiczki, pizza, proszę, hot dogi, zabieganki, naleśniki, pizza. No i co? Jemy. Błąta. Wracamy już do domu. Im trudniejszy teren, czyli na przykład taki leśny, tym bardziej pupa pracuje i później wygląda tak super. Oła, to dawaj tam. Dobrze, no nie dam rady. Bo tu jest... O, daliśmy radę. Wielkie złamane drzewo, zobaczcie. Tu jest płot. Jak płot? Bo my szliśmy lasem, tu nie wolno chodzić lasem. Widzisz, to jest wejście na plażę. A tu jest płot. O ja pierdzielę. Trzeba będzie... O, ja się mam siłę. Trzeba będzie przerzucić dziedzicia przez płot. Cztery kapka i tu jest zakaz w ogóle przechodzenia. Idź. Wydmą, dawaj tam w dół. Tu? No. Chodzenie po lesie, wydmach poza wyznaczeniem drogami plażowania jeszcze nie zabronione. Opa. Człowiek dobra. Z lasu wyjdzie, ale las człowieka nigdy. Dobra, teraz musimy... Co za w ogóle przejście? Tutaj wyszliśmy z tych wydem. Idź, bo tam ludzie są. Kurde, powiem, że tam byliśmy w izolatce przed koronawirusem w lesie. Pomyślą co innego. Ale jest pięknie. I wyszliśmy z lasu. Ale dziś jesteś zadowolony? Tak trochę, oczy ci się śmieją. Dobra, tam już jest nasza koparka, czyli tam mieszkamy. Jesteśmy blisko. Brakuje nam 52 kroków do 20 tysięcy. Musimy po chałupie trochę pochodzić. O, jesteśmy na miejscu. Doszliśmy już do domu. 20 tysięcy kroków zrobione. Julas troszkę mniej, bo po prostu już... Ała! Nie chodzi! Nie! Nie masakruj, tatusia! I po okularach. Na dzisiaj to wszystko. Widzimy się już niedługo. Tak, Julas? Zrób pa, pa, pa! Buziak!